6 września Galeria Warmińska w Olsztynie zostanie otwarta. Znajdzie się w niej 170 sklepów. Przyszli klienci już zacierają ręce i nic dziwnego. Skomercjalizowane społeczeństwo ceni sobie zakupy w sieciówkach. A my pytamy, czy Polacy potrafią się dobrze ubrać? Skąd czerpiemy inspiracje i w końcu co jest modne, a co nie? Czy Polacy są modni? Na pewno są w tyle za modą, niżeli inne kraje, tak jak przykładowo Włochy, ale są modni, jakoś tak się nadganiają. A skąd czerpiemy inspirację? Nie wiem, z czego to się tak naprawdę bierze, ale na pewno lubimy ładnie wyglądać i chcemy modnie wyglądać w porównaniu na przykład z Niemcami, kobiety polskie. Modniej się ubierają, ładniej, nie? Bardziej dbają o swój wygląd. Starsi nie powiem, nie. Chociaż też już po 50 szukamy jako my, starsze osoby, wzorców. Przynajmniej w prasie takiej dostępnej dla starszych osób. Żeby było więcej mody, więcej wyzwań, więcej takich sposobów na sposób bycia, ubierania się i tak dalej. Jesteśmy tolerancyjni co do wyglądu innych osób? Myślę, że w Ostrudzianie jeszcze nie przywykli do takiej tolerancji, jak jest w większych miastach i na świecie. Czy Polacy są modni? Nie widać? Pewnie, że tak. A czy jesteśmy tolerancyjni co do wyglądu innych osób? Tak. A co jest teraz trendy? Trendy? Tego, co ja nie wiem. Skąd czerpiemy inspirację? Z internetu, telewizji? Jesteśmy tolerancyjni co do wyglądu innych osób? No niekoniecznie. Takie dziwactwa często ludzie komentują, które niby są modne, nie? Bardzo. Oczywiście. A skąd czerpiemy inspirację? Oj, myślę, że z tych czasopism, z telewizorni. A stać nas na tą modę? No te takie podróbki stosujemy i też pięknie komponujemy. No nie jednych stać, a których nie stać, bo taka prawda. Tacy są modni. Niekoniecznie. A skąd czerpiemy inspirację? Skąd czerpiemy inspirację? Ja wiem ze Stanów. A czy jesteśmy tolerancyjni wobec wyglądu innych osób? Ja bardzo, natomiast na pewno niewielka jest tolerancja. To zależy którzy. Niekiedy ci młodsi to tak, a starsi zależy, to różnie. Zależy, jak to patrzycie. Tak, bardzo, starają się być młodzi. A skąd czerpiemy inspirację? Z telewizji, z mediów ogólnie. Co jest teraz trendy? Na przykład te spodnie. Proszę bardzo. To zależy w jakich rejonach Polski, tak? A czy stać nas na tą modę? Jak ktoś potrafi sobie znaleźć jakieś dobre ciuchy taniej na jakichś wyprzedażach, to myślę, że to jest, nie jest problem. Nie wszystkie ciuchy drogie muszą być ładne i modne. A co jest teraz trendy? Moda street. Ogólnie, no to mamy teraz lato, to pewnie jakieś takie lepsze rzeczy i wiadomo, krótkie spodenki, koszulki. Czy Polacy są modni? Myślę, że tak. A dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, co panu powiedzieć. Myślę, że próbują nadążyć za tym, co kreuje świat. A skąd czerpiemy inspirację? Inspiracje? Myślę, że z reklam. Z telewizji, z reklam. A stać nas na to młode? Czy stać? W większości Polaków na pewno nie. Kobiety są ładne, mężczyźni przystojni, dlatego wszystko na nich pasuje, co by nie założyli. A czy jesteśmy tolerancyjni co do ubioru innych osób? No chyba nie bardzo. Ale jednak zwracamy na to tak uwagę, nie tak jak na przykład w Anglii czy gdzieś. Jednak myślę, że nie. A co jest aktualnie trendy? Trendy? Wszystko, co się nosi. Każdy, jeżeli coś mu pasuje, uważa, że czuje się w tym dobrze, no to jest trendy. Czy Polacy są modni? Sądzę, że tak. Dlaczego? Potrafią się ubrać, są trendy. A skąd czerpiemy inspirację? Myślę, że po części potrafimy myśleć, po części może z zachodu. Bo nie sądzę, żeby z tej drugiej części. A czy stać nas na tą modę? Polacy zawsze potrafią coś wymyśleć. Nasze dziewczyny są tak zdolne, że potrafią coś uszyć, wyszydełkować i tak dalej, nie? Dlaczego modni? Dlatego, że korzystają ze zdobyczy takich, które są, oglądają telewizję, internet,
i korzystają. Każdy dopasuje modę do urody. A czy jesteśmy tolerancyjni wobec wyglądu innych osób? No to bym miała opinie takie podzielone, ale generalnie część tak, część nie, jak zawsze. No jesteśmy w ogóle podzielonym narodem, ale generalnie nieźle. A stać nas na modę? Wie pan, moda to chyba nie jest kwestia ceny. To jest kwestia gustu. No my nie mówimy o jakichś tam może kreatorach, ale można się ubrać modnie, niekoniecznie za duże pieniądze. Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim starają się być modne dziewczyny, młode dziewczyny. A to dlatego, że być modną to być akceptowaną. A czy stać nas na tą modę? Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia pomysłu. Mamy tyle szmateksów właśnie dlatego, że ludzie potrafią z nich coś tam wygrzebać, co będzie modne i połączone w określony sposób staje się atrakcyjne. Modni? Tak. Oczywiście są najładniej ubrani. A na dlaczego? Europie. Dlatego, że mają gust. A skąd czerpiemy inspirację? No, chyba z tradycji. A co jest aktualnie trendy? Trendy? Myślę, że trendy są takie odmienności. Jak coś ma się innego, to tak myślę, że w tą stronę. Czy Polacy są modni? Zijn de Polen in de mode? Denk het wel, ja. Myślimy, że tak. A dlaczego? En waarom? Lopen ze op straat mooi of niet? In vergelijking met België is het toch wel een beetje anders, hè? Nee? Ja. Ja. Anders dan België. Zawsze są bardziej oryginalni, jeżeli chodzi na przykład w porównaniu do Belgii. Łączenie ubrań jest prawdziwą sztuką. Czasem osiągamy efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Zdarza się też tak, że dwie rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują, stworzą zapierający dech w piersiach duet. Bawmy się modą, ale z głową. Dziwaczne stroje zostawmy modelkom na wybiegach, a sobie zarezerwujmy to, co nam pasuje i w czym czujemy się dobrze.